Witajcie w kolejnym odcinku. Przespaliśmy się w międzyczasie. No i cóż, pora wyruszać dalej. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o mapkę. Aha, czyli możemy się tutaj w tą stronę skierować, bo tam na samym końcu coś mamy ciekawego. Jak nam mówi... A to co? Też coś tutaj mamy. Pięknie. Tu jakiś... Coś. O, tu mamy jakąś budkę, patrzcie. Czy tam się da wejść? Tak się zastanawiam. Oj, chyba nie. Chyba nie ma możliwości się tam dostanie na górę. Coś mi się wydaje, szkoda. Ciekawe, co tam na górze jest. Ale niestety nie zwiedzimy. Bardziej tutaj musimy się kierować. Trochę żeśmy z kierunku zboczyli, no ale tutaj niestety łatwo o to. A tu mamy wchodzić gdzieś na jakiś teren dziwnych zakładów. Tutaj. Czekajcie, gdzie my mamy iść dokładnie? No gdzieś... Gdzieś tutaj. Może w międzyczasie, skoro nikogo tu nie ma, to jeszcze sobie wytwórzmy odrobinę. A nie ma. Już są. Dobra. Dobra, trafiony zatopiony. Patrzcie, jaki wytrzymały. Dobra. Skoro nie ma, to może jeszcze wytwórzmy sobie odrobinę. Dobra. O, tam są. Dobra. A, maska. No dobrze. Czy tu jest po co się pakować w ogóle, pytanie? Oj. Chyba
nie jest to dobre miejsce. Musimy uciekać, słuchajcie. O! Bo zaraz będzie po nas. O! Już jest po nas chyba. Nie wiem, po co ja tam wszedłem. Bez sensu. Można to zdjąć? No, zmęczyliśmy się odrobinę. Dobra, podpompujmy. Może jeszcze doróbmy tych pocisków. Dobra. Czekajcie, gdzie my mamy teraz iść? Ale nie, no tutaj wyraźnie coś jest jeszcze, gdzie powinniśmy. No ale co ja tam mam do załatwienia dalej? Jak tam było to promieniowanie, no to nie wiem, czy tam jest w ogóle sens iść. Gdzie to nas ciągnie? Tutaj na ten zatopiony okręt, statek? No bo tutaj to co? Tam nic ciekawego nie było. Jestem ciekawy, co to są tutaj przed nami te obiekty. Bo tu nic nie jest. Zaraz weźmy sobie lornetkę. Oj, nie to chciałem. Nie wiem. Po co ja mam tam iść? O! Nie w tą stronę idziemy, słuchajcie. Powinienem iść tam. Powinniśmy iść tam. I potem się jak przedostać jakoś na drugą stronę. Dobra. To idziemy tam. Czyli wejść chyba na teren tych zakładów? Albo co? Teraz to my byliśmy, czy nie byliśmy? Już się pogubiłem. Tu mamy jakąś miejscówkę. O, sejfik. Pięknie. No dobra, już nie pluj.
Niby obiekt na mapie nieoznaczony, a coś tu jest. O! Może zapiszemy sobie, co by nie okazało się, że... O, tutaj... Ktoś... Tu jakaś brama. Tędy chyba my nie przejdziemy. Coś mi się wydaje. Chyba mi się dobrze wydaje, że nie przejdziemy. Nic, no to w takim razie może tędy przejdźmy na drugą stronę. Bo jeżeli tu jesteśmy, to... No nie bardzo ja to widzę, gdzie tutaj można by było dalej... się dostać, słuchajcie. Ha. Tam coś jest. O, tu jeszcze plują w nas. Co za... Dobra, słuchajcie. Tu jest jakiś płot. Ja zrobię... A, niemożliwe w czasie walki. No, rewelacja. Dobra, wrócimy się, żeby ta walka się skończyła. Tu sobie staniemy. Zrobimy szybki zapis. No, jeszcze walki nie ma. I chcę skoczyć sobie, słuchajcie, na... Na ten płot. Nie wiem, czy to ma sens w ogóle, to co ja mówię. Ale może... O nie. Wpadłem do wody. No niestety, po mnie już. Wczytaj szybki zapis. Chciałem skoczyć na ten wystający płot i po prostu tym płotem przejść do tej wysepki, która tam obok była. Ale ja nie wiem, czy to ma w ogóle sens, to co mówię. Bo może się okazać, że ja się tam w ogóle nie utrzymam. Nie ma szansy. Nie ma szansy. Nie ma szansy, niestety. Dobra, weźmy sobie jeszcze tutaj od tego kolesia. Nie wiem, co to jest, tłumik chyba, czy coś takiego. I wracajmy, bo tutaj nic po nas. Zapiszmy. Więcej nic nie zrobimy. To jest pozamykane na cztery spusty. Tu już jest woda. Także też nic tutaj nie wymyślimy. Chyba nie ma co biegać. Się zmęczyłem.
Zróbmy zapis. I zerknijmy na mapę. Ha. Czyli co? Musiałbym dojść, słuchajcie, przez cały ten do łódki i łódką dopłynąć do następnej jakiejś tam miejscóweczki ze znakiem zapytania, bo nic innego tutaj widzę nam do głowy nie przychodzi. No dobra. Skoro taka sytuacja, to niech tak będzie. Czyli tak musimy gdzieś mniej więcej iść. I wtedy dojdziemy. No dobrze. Może trzeba to po prostu opłynąć, ten obiekt. I dopiero wtedy coś byśmy gdzieś tam dotarli. Nie wiem. Trzeba próbować. Jak ja idę, dobrze idę, czy źle idę? No, w miarę. Tu są wagony, może byśmy... Nie wiem, czy ja już je eksplorowałem, czy nie. A co jest, że nie mogę wskoczyć? Zresztą tu i tak chyba nic nie ma. Nie ma nic. Żeśmy już chyba to eksplorowali. Coś mi się zdaje. Zerknijmy na mapkę. No dobra. Bardziej nieco w prawo i dojdziemy do łódki. No i niedługo będziemy przy łódce, może drobny zapis. No. I zaraz będziemy mieli łódź. Czy ja z tej strony dobrze idę? Żebym tam w wodę zaraz nie wpadł, ale nie, dobrze jest. Okej. Czyli co, łódka i płyniemy. Zróbmy sobie zapis. Czekajcie, gdzie mam płynąć? No dobra, i w prawo zaraz tam. Musimy to opłynąć po prostu naokoło. W międzyczasie może zapisik.
Bo to różnie z tym bywa, za chwilę może się okazać, że coś nas zje. Zerknięcie na mapę. No tak. Płyniemy, bo zaraz nas zaatakuje. O, tego się obawiałem właśnie. Tego się właśnie obawiałem, że może być nieciekawie. O kurde, patrzcie, co to było. O! Dobra, płyniemy dalej. No nie! No ładnie. No i po nas już. Ojejku. Może tym razem się nie pojawi ten stwór. Nie, jest, patrzcie. Dobra. Musimy płynąć prawą stroną, może nas nie zaatakuje. No nie! Dopłyniemy my w końcu, czy niekoniecznie? No nie! No nie, wpadłem do wody. Zamiast... aj... Czekajcie, gdzie ja teraz wyszedłem? A, tu wyszedłem, na ten... Moment, zobaczmy, gdzie my jesteśmy. Ha. No nie, musimy z powrotem wsiadać do łódki. Tu nic nie zrobimy. Poczekajmy, aż ten... odpłynie może. Tu nic nie zrobimy. Czekajcie. Coś w nas strzela jeszcze. W dodatku. No chyba teraz sobie nie odpuści, coś mi się wydaje. No na razie trwa walka według... Oj, no to nic. Skoro trwa walka, to sobie w takim razie pozwiedzajmy.
Mam pomysł, słuchajcie. A. Chciałem go trafić, ale widzę koktajlem, ale widzę nie. Nie jest chyba to możliwe. A! No chyba nie jest to możliwe, coś mi się wydaje. Zapis, no niech będzie zapis. No, wskoczymy do łódki. Wskoczyliśmy do łódki. No dobrze, próbujmy. W takim razie do przodu chyba, tak? No do przodu. No i co tutaj? Nie przepłyniemy dalej, patrzcie. No dobra, to skoro nie przepłyniemy, to wysiadamy. To wysiadamy. I idziemy na piechotę. A nie, czekajcie, tutaj mieliśmy w tą stronę. Co to za... Trzeba spierdzielić stąd, bo to może się dla nas źle skończyć. I to w ekspresowym tempie. Dobra. Zobaczmy, gdzie jesteśmy. Tu musimy iść. To jest nasz główny cel. Dobra. Co jest? Muszę się po prostu schylić, żeby wejść. Kniaś. Well, hello, my blood brother. Didn't see me, huh? The others don't either. I'm basically part of the scenery now. I heard you were headed to the terminal for the rail car. Then let me fill you in. The terminal can only be entered by water. Luckily, there is a dock with a boat nearby, left there by the fanatics, it seems. Inside there are just those, humanimal mutants, or so it seems. See that gas station? It's a bandit hideout. They ambush the fanatics. These guys seem to be drawn to the terminal like flies to you know what. The bandit caught three of them on my watch. Look at the building over there. Bandits keep captives there for ransom or something. But they sure go to town on the poor guys.
I asked the colonel for permission to go in 3 times, but no dice. I understand why, but we have always protected common folk from lowlifes like these. So I'm having a hard time staying put. Oh well. The bridge is in full lockdown. None of the armed dudes ever show themselves. They definitely expect us to attack, so there is no reason to be concerned about them now. Hey, it's your choice when to move out, but the bandits should be easier to avoid in the dark. In any case, I'm going back to my post. Mm-hmm. Czyli co, możemy się przespać? O, tu mamy jakieś surowce. Może coś sobie naprodukujmy przed misją. Dobra, niech będzie to. No dobrze, w tym odcinku to by było tyle. Tak jak nam radził, prześpijmy się do nocy. I w kolejnym odcinku już będziemy po prostu startowali. Także w tym momencie tyle ode mnie. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Cześć!